do papieża. Myślałem, że ze Sidrinkiem to zrobimy, ale chłopaki nie mieli czasu. Dlatego powstał taki projekt. A jeden gitarzysta z New Life'ów, Robert, mówi: Robert, ratuj, napisz to ty. On: nie, nie, to ty musisz zrobić. Ale jest taka dobra dusza, niejaki Edziu Sosulski. Jesteś, Edziu, gdzieś? Gdzie jesteś, Edziu? Edziu, Edziu! Edziu, nie rozmawiaj z dziewczynami, chodź na scenę. Edek! Edziu udaje, że nie słyszy. Jak to akustyk. Słuchajcie, pamiętam, jest taka podniosła atmosfera i modlimy się. Jest niepoprawny optymista. Mówi: dzień dobry. Słuchajcie, on mnie wiele nauczył i dzięki temu, że on nam pomagał, nie chowaj się, to powstało dużo fajnych piosenek. I w jego studiu powstawały największe nasze hity. Nie boję się, gdy ciemno jest, powstało w twoim studiu, kiedy tam nocami siadałem, spałem nawet, nie? Mów, no dobrze. Jestem ci bardzo za to wdzięczny. Można powiedzieć, że jesteś trochę naszym ojcem. Ty jesteś Noe. Piosenki Arki Nowego Pierwszego Edward jest z Kościoła Zielonoświątkowego, a my jesteśmy po prostu katolikami. I zobaczcie, ekumenizm jest też na tej płaszczyźnie, nie? Słuchajcie, i teraz zaśpiewamy tę piosenkę, że czasami w naszym życiu, moi Edward, Edka, Edwarda, chciałem powiedzieć, że bywa ciemno, ale jak trzymamy ojca za rękę, to nic się nam nie stanie. I o tym jest ta piosenka. Nie umiem sobie pójść. Zostań z nami na chwilę. Chcesz sobie na czym zagrać? Nie mogę się zagrać. Dobra, i emerytów, rencistów też zapraszamy na scenę. Chodźcie, zaśpiewacie z nami. W tym pierwszym teledysku Rusza śpiewała ostatnią zwrotkę. To był jej pierwszy R, który powiedziała w życiu. Robert jest lato. Ale teledysk już nie wytrzymała, bo za bardzo się wstydziła. Gdzie jest Róża? Róża, podnieś rękę, bo cię nie widzę. O, jest. Zaraz do niego, tobie też będę mówił, poczekaj. O, Róża testa z długimi włosami. Podnieś rączkę. Dobre dziecko. Ale ją na teledysku zastąpiła Halszka. Halszka, gdzie jesteś? Nie wiem, co wyjedliście, że tacy duzi jesteście, ale... Zaśpiewacie z nami? Teraz dzieci z Arki Nowego skupią się i posłuchają. Jesteście gotowi? A teraz maluchy, jesteście gotowi?